Wydawało się, że jesteśmy już bardzo blisko zwycięstwa. Prowadziliśmy 1-0. Myślę, że zbyt głęboko cofnęliśmy się w pewnym momencie. Stąd były zmiany, bo już widziałem, że niektórzy zawodnicy po prostu nie wytrzymują turów spotkania. No, tym bardziej przykro, że tracimy bramki po całych fragmentach gry, bo jakbyśmy je stracili po jakichś pięknych akcjach rozstrzygających, zgodziłbym się, byliśmy słabsi. Natomiast pierwsza bramka, moim zdaniem, ewidentny błąd naszego bramkarza i obrony całej. Natomiast druga to jest konsekwencja faulu Kiemy. Tym bardziej przykro. Przebieg meczu, myślę, że dopóki nie strzeliliśmy bramki, to byliśmy zespołem równorzędnym. Potem troszeczkę cofnęliśmy się, taktyka się zmieniła, bo chcieliśmy zagrać z kontry, tak jak powiedziałem, zbyt głęboko cofnęliśmy się w pewnym momencie. Później zmiany, które zrobiłem, wydaje mi się, że jakoś troszeczkę tą grę uspokoiły, ale niestety całe fragmenty gry spowodowały to, że dzisiaj mamy 0 na 1 punkt. Przyjechaliśmy tutaj po 3 punkty, cel żeśmy zrealizowali, wygraliśmy. Na pewno może nie było takich to może polegające widowisko, wiadomo jakie boisko, ciężko było się zawodnikom poruszać. Ale pierwsza połowa, jakby powiedzieć, mój zespół jeszcze nie był w autobusie i kilka ostrych słów, reprymendy i kilka zmian, które przeprowadziły, myślę, że wniosły coś dobrego. Na pewno zawodnicy, którzy nie będą dawali siebie maksa, przykładowo Paweł Kozłów, który wszedł w 45 został zmieniony, to na pewno nie będą u mnie, jakby powiedzieć, grali i na pewno nie będą musieli obniżać, jakby powiedzieć, poziomu gry kolejarza. Szkoda tylko, że zabraliśmy stali 3 punkty, które wiadomo jest wam bardzo potrzebne, nam też jest potrzebna. Na pewno dużo punktów żeśmy stracili u siebie, gdzie ostatnio nawet ciężko nam się grało u siebie, wiadomo jakie mamy boisko i także cieszę się z tych 3 punktów.